wszystko, o czym mówiliśmy do tej pory w naszym kursie chemii, wszystkie zagadnienia, które były poruszane, opierały się na założeniu, że atomy różnych pierwiastków są stabilne. Czyli jeśli mamy atom jakiegoś pierwiastka, nazwijmy go X, ma on P protonów i N neutronów, czyli jego liczba masowa wynosi P plus N, to nic nie ma prawa się tutaj zmienić. On już na wieczność pozostanie właśnie takim atomem. Czy jeśli raczej w chemii interesują nas makroskopowe próbki różnych substancji, czyli mamy taką oto próbkę, powiedzmy, że zawiera ona 1 mol tych atomów, to możemy ją poddawać różnym procesom. Możemy zmieniać jej stan skupienia, możemy ją rozwalić młotkiem na proszek, po czym wrzucić do zlewki razem ze sproszkowaną próbką jakiejś innej substancji. Następnie możemy to wszystko podgrzać i doprowadzić do reakcji, otrzymać jakieś nowe cząsteczki. To czego byśmy nie robili z tą naszą próbką, to zawsze gdzieś albo w tej zlewce, albo nie wiem, we wszechświecie, w szczelnie zamkniętym pokoju, w sumie będziemy mieć ten 1 mol tych atomów, ponieważ atomy jako takie są stabilne i nie mogą się zmienić w nic innego, w atom innego pierwiastka. Otóż nie jest to w ogólności prawda. Atomy bywają niestabilne, a dokładniej niestabilne bywają jądra atomowe. A jak pamiętasz, mam nadzieję, to z jakim pierwiastkiem mamy do czynienia jest określone przez liczbę protonów. A więc w zasadzie niestabilność jądra jest równoznaczna z niestabilnością całego atomu. Jeśli w jądrze atomowym coś się zmieni, to zmieni się też coś w całym atomie. To jest o tyle ciekawe, że jak pamiętasz na pewno z wykładu o budowie atomu, jądro stanowi bardzo niewielką część objętości atomu. Jeśli narysujemy sobie taki model atomu, tutaj z jądrem w środku, a tutaj kółkiem zaznaczony jest obszar, w którym przez większość czasu, powiedzmy przez 90% czasu przebywają elektrony, to okaże się, że średnica tego jądra atomowego, oznaczmy ją sobie przez małe d, jest około 100 tysięcy razy mniejsza od średnicy tego obszaru. To tak dla porównania, jakbyśmy mieli, nie wiem, jakiś mały owocek, jakąś, nie wiem, czereśnię położoną w centrum Warszawy i byśmy tę czeresienkę porównywali z obszarem całej Warszawy. To jest mniej więcej taka skala. A jednak tutaj po pierwsze jest skupiona większość masy, ponieważ masa protonu to jest około 1800 mas elektronu, a po drugie tutaj w tym maleńkim punkcie w jądrze ważą się losy tego, z jakim pierwiastkiem, z jakim atomem mamy do czynienia. I to właśnie oddziaływania między protonami i neutronami w jądrze atomowym powodują, że czasem to jądro się rozpada. Samorzutnie zmienia się jakieś trochę inne jądro. Taki proces nosi nazwę rozpadu promieniotwórczego i może zachodzić na kilka sposobów. Zaraz sobie te sposoby omówimy. I do tego celu narysujmy sobie taki model. O, to jest takie modelowe jądro atomowe. Powiedzmy, że na czerwono są zaznaczone protony, a na zielone neutrony. Tak z grubsza wygląda to jądro w powiększeniu. No i teraz co może się wydarzyć? Mechanika procesu rozpadu jądra atomowego wykracza daleko poza zakres tej serii filmików. Nie będziemy o tym mówić. Może postaram się tak obrazowo powiedzieć, że czasem nukleony, czyli protony i neutrony w jądrze odczuwają jakiś dyskomfort i jądro transformuje się tak długo, aż osiągnięta zostanie jakaś komfortowa dla nukleonów konfiguracja. Jednym ze sposobów, w jakie może być to osiągnięte, jest tak zwany rozpad alfa. Alfa, grecka literka alfa. I polega on na tym, że od jądra odłączają się dwa protony i dwa neutrony. Tak, czyli zaczynamy od pierwiastka, który ma P protonów i N neutronów, czyli liczba masowa wynosi P plus N. I teraz atom pozbywa się dwóch protonów, więc zostają nam P minus dwa protony. Od razu po tym widać, że pierwiastek zmienia się w jakiś inny, że tutaj był jakiś jeden, a tutaj jest drugi, bo mamy inną liczbę protonów, a jak wiemy, to liczba protonów nam mówi o tym, z jakim pierwiastkiem mamy do czynienia. I ponieważ tracimy i dwa protony, i dwa neutrony, to tutaj liczba masowa nam się zmniejsza o 4.
Tu się trochę nie zmieściło, ale trudno. I drugim produktem tego rozpadu jest taka grupka, dwa protony, dwa neutrony. Jeśli sobie przypomnimy, jaki atom ma dwa protony i dwa neutrony, czyli liczbę masową 4, to okaże się, że jest to hel, więc jest to dwukrotnie zjonizowany atom helu, czyli tak naprawdę jądro helu, bo nie zawiera elektronów. A tutaj, jeśli dobrze się zastanowić, to ponieważ tutaj zaczynaliśmy od neutralnego atomu, i który stracił dwa protony, to ten nowy atom, atom nowego pierwiastka, będzie również dwukrotnie zjonizowany, będzie miał ładunek minus 2, ale ani temu atomowi, ani mu jądru helu nie opłaca się pozostawać w tym stanie zjonizowanym, więc jeśli gdzieś w pobliżu latają jakieś elektrony, to jądro helu z radością je wyłapie. Podobnie ten pierwiastek z chęcią pozbędzie się tych dwóch elektronów i również stanie się neutralny. Dlatego nawet jeśli startujemy od neutralnego atomu, to zwykle nie piszemy tego, że produktami tego rozpadu są jony, ponieważ zazwyczaj przez chwilę są to jony, ale po bardzo krótkim czasie ładunki się przegrupowują w taki sposób, że atomy odzyskują neutralność. Drugim rodzajem rozpadu promieniotwórczego jest rozpad beta. I rozpad beta, grecka literka beta, polega na tym, że jeden z neutronów, na przykład ten, dochodzi do wniosku, że lepiej dla niego i dla wszystkich będzie, jeśli zamieni się on w proton. Neutron zamienia się w proton, a żeby zachowany był ładunek, towarzyszy temu emisja elektronu. Elektron ma ładunek minus 1 i masę, co prawda nie dokładnie 0, ale w porównaniu z masą protonu i neutronu jest to prawie 0, gdyż jest to prawie 2000 razy mniej. Zaznaczmy to sobie na naszym modelu. Neutron zamienia się w proton i jednocześnie jądro emituje elektron. Co się dzieje z pierwiastkiem? Mamy nasz pierwiastek znowu. P protonów, N neutronów, liczba masowa P plus N. I co się dzieje? Przybywa nam jeden proton, czyli znowu widzimy, zmienia się liczba protonów, zatem zmienia się pierwiastek. A co się dzieje z liczbą masową? No, tracimy jeden neutron, ale przybywa nam jeden proton, więc liczba masowa się nie zmienia. Mamy P plus 1 plus N minus 1, czyli P plus N i towarzyszy temu emisja elektronu. No i znowu, przybycie jednego protonu powoduje, że tutaj zamiast neutralnego atomu mamy jon jednokrotnie zjonizowany, ale jeśli tego rodzaju rozpad następuje na przykład w jakiejś dużej próbce, to gdzieś w pobliżu na pewno latają elektrony, może wyłapany przez ten atom zostanie, może niekoniecznie ten, ale jakiś latający w pobliżu elektron będący produktem rozpadu, być może innego, niedaleko przebywającego atomu. I to jeszcze ta nazwa, rozpad beta, wiąże się z tym, że czasem ten, no po prostu elektron, tak, zwykły elektron czasem jest w tym kontekście nazywany cząstką beta. Tutaj możesz pomyśleć, że to jakieś szaleństwo, że jak to mówimy, że to jest jakiś rozpad, tak? Tutaj w przypadku rozpadu alfa to jest jasne, że jest to prawdziwy rozpad, po prostu od jądra odłącza się kawałek, odłączają się dwa protony i dwa neutrony. Natomiast tutaj jak to rozumieć, że neutron rozpada się na proton i elektron, czyli co, neutron zawiera sobie elektron i proton? Nie bardzo, nie jest tak. Raczej należy to rozumieć jak przemiany. Neutron zamienia się w proton i żeby ładunek był zachowany, to jest to takie prawo przyrody, którym do tej pory, nie wiem, ja przynajmniej nie słyszałam, żeby zostało kiedykolwiek złamane. Dla zachowania ładunku towarzyszy temu jeszcze elektron. Jak mamy taki proces, to mamy też proces odwrotny, który polega na tym, że proton dochodzi do wniosku, że lepiej dla wszystkich będzie, jeśli zmieni się on w neutron. Czyli napiszmy sobie, proton zmienia się w neutron i dla zachowania ładunku musi być tutaj wyemitowana jakaś cząstka o ładunku dodatnim. I jest to, okazuje się, taka bliźniacza do elektronu cząstka, tylko że o ładunku dodatnim, którą nazywamy pozytronem. I taki rozpad odwrotny, jakby proces odwrotny do rozpadu beta, nazywamy emisją pozytronową. Zobaczmy, co się dzieje z atomem, z pierwiastkiem podczas takiej emisji. No mamy znowu nasz pierwiastek. I co się dzieje? Traci on jeden proton, czyli znowu już wiemy, że zmienia się tutaj w tym procesie jeden pierwiastek w drugi.
No, znowu tracimy proton, czyli tutaj mamy P minus 1 plus N plus 1, czyli P plus N. Liczba masowa się nie zmienia. A dodatkowo emitowany jest pozytron. Jego masa jest równa masie elektronu. Tak samo jest to w porównaniu z masą neutronu, czy protonu, czy całego atomu w dobrym przybliżeniu 0. No i znowu, podobnie jak w przypadku rozpadu beta, jeśli startowaliśmy z neutralnego atomu, to tutaj dostaniemy po utracie jednego protonu jednokrotnie zjonizowany atom, ale korzystnie energetycznie dla niego będzie się go nadprogramowego elektronu pozbyć i odzyskać neutralny charakter. Jeszcze jeden rodzaj rozpadu, już ostatni, polega na tym, że nukleony w jakiś sposób się przegrupowują się, na przykład się trochę do siebie zbliżają, tutaj powiedzmy te odległości między nimi zmniejszają się, w taki sposób, że energia całego układu się obniża, tak? Możemy sobie wyobrazić, że oddziaływania między nukleonami są takie, że pozostawanie w takiej konfiguracji jest niekorzystne energetycznie, że mikroskopijny człowieczek, który musiałby trzymać to wszystko rękami w takiej konfiguracji, by się bardzo namęczył. Natomiast będzie mu łatwiej, będzie mu lżej, jeśli nukleony się na przykład trochę do siebie zbliżą, czyli energia tego układu się obniży i z zasady zachowania energii ta różnica energii między pierwszą konfiguracją a drugą musi się gdzieś objawić i objawia się w postaci wyemitowanego promieniowania elektromagnetycznego. Może to być promieniowanie bardzo wysokoenergetyczne, bardzo niebezpieczne nawet dla zdrowia i życia człowieka, ale zamiast mówić o takich ponurych rzeczach, może raczej zróbmy kilka przykładów. Tutaj mam kilka przykładów rozpadu promieniotwórczego. Spróbujmy odgadnąć, co to za typ rozpadu i co zostało wyemitowane. Tutaj jest puste miejsce. Zobaczmy. Pierwszy przykład mamy atom berylu 7. Taki izotop berylu, gdzie mamy 4 protony i 7 minus 4, czyli 3 neutrony. I co się dzieje? Tracimy jeden proton, z czterech protonów robią się 3. Liczba masowa pozostaje taka, jaka była. No i od razu widzimy, skoro jest utrata protonu, a więc proton się zmienił w neutron, to mamy emisję pozytronową. Musi temu towarzyszyć emisja cząstki pozytronu, emisja pozytronowa. No i tutaj znowu, jeśli początkowo tu mieliśmy neutralny atom berylu, to po utracie protonu tutaj początkowo ten lit jest jednokrotnie zjonizowany, ale po krótkim czasie pozbywa się on tego nadprogramowego elektronu i pozostaje nam znowu neutralny atom. Może spójrzmy teraz na kolejny przykład. Mamy uran-238, taki znany promieniotwórczy izotop. I co się z nim dzieje? Zamienia się on w tor-234, czyli co? Liczba masowa obniża się o 4, a liczba protonów obniża się o 2. Co to oznacza? Że tutaj mamy jako drugi produkt rozpadu cząstkę o 2 protonach i 4 w sumie nukleonach, czyli o 2 protonach i 2 neutronach, czyli jest to cząstka alfa, więc jądro helu. Zatem ten rozpad jest to rozpad alfa. Co mamy w kolejnym przykładzie? Mamy J131, który zamienia nam się w ksenon-131, a więc w sumie liczba nukleonów się nie zmienia, natomiast liczba protonów, jak widzimy, rośnie nam o 1. Gdybym jeden z neutronów zamienił się nam w proton i żeby ładunek był zachowany, to wyemitowany musiał być tutaj elektron. Elektron, czyli inaczej cząstka beta, stąd wiemy, że tutaj mamy rozpad beta. I jeszcze jeden przykład. Mamy atom radonu 222, który zamienia się w atom polonu 218. Co się dzieje? Znowu liczba masowa się obniża o 4. 222 minus 218 to jest 4. A liczba protonów z 86 obniża się do 84 i obniża się o 2. Zatem tutaj wyemitowane zostało jądro helu i mamy do czynienia z rozpadem alfa. Jeszcze czuję, że muszę zrobić dygresję na temat polonu. Otóż nazwa polon pochodzi od nazwy naszego kraju, od Polski. Kiedy Maria Curie-Skłodowska odkryła ten pierwiastek, było to na przełomie XIX-XX wieku, Polska, jak wiemy, nie istniała, była pod zaborami i korzystając właśnie z przywileju nadawania nazwy nowo odkrytemu pierwiastkowi, nasza uczona postanowiła uczcić swoją ojczyznę.
musiałam zrobić tą dygresję, ponieważ została ona zrobiona w wersji amerykańskiej tego filmiku i wstyd by było u nas tutaj w Polsce o tym nie powiedzieć.